Dzień dobry Państwu. Witamy Was na panelu dotyczącym zadań interdyscyplinarnych. Ja nazywam się Małgorzata Skóra i wraz z Michałem Lisickim w Szkole dla Innowatora zajmowaliśmy się interdyscyplinarnością. Ale najważniejsi dzisiaj są nasi goście, a w zasadzie gościnie. Mamy gości z trzech miejscowości. Z Podłodzi, z Łasku, przyjechała do nas Agnieszka Prusisz i Monika Bąk. Z Kamienicy, nieopodal Nysy, przyjechała do nas Anna Tetłak-Wałkarz. I z Rogolina, niedaleko miasta Radom, przyjechała do nas Marzena Pruszkiewicz i Marta Jagiełło. Zaraz się dowiemy, jak w tych trzech szkołach, w Łasku, w Rogolinie i w Kamienicy, wprowadzane, realizowane były zadania interdyscyplinarne. Wszystkie panie są specjalistkami, mają doświadczenie w realizacji zadań interdyscyplinarnych w praktyce, a więc mam nadzieję, że dużo się dowiemy, na czym to polega, jakie są możliwości, jakie trudności, jak je pokonywać. Co to jest w ogóle zadanie interdyscyplinarne? Zadanie interdyscyplinarne to jest zadanie. Jak każde zadanie ma polecenie i ma rozwiązanie. Zadania interdyscyplinarne tym się różnią od zadań, które znamy dobrze ze szkoły, kiedy do nich chodziliśmy, że nawiązują do kilku dziedzin, dyscyplin nauki i to czasami takie dziwne powiązania, jak język polski, który łączy się z językiem angielskim i na przykład z biologią. Chodzi o to, żeby pokazywać młodym ludziom, jak na dane pojęcie możemy patrzeć z różnych perspektyw, z różnych stron. Nasze życie codzienne, zawodowe jest interdyscyplinarne. Sądzę, że każdy z nas, jak rozwiązuje jakiś życiowy problem albo zawodowy problem, to sięga do różnych dziedzin nauki. I mamy taki paradoks, że życie jest interdyscyplinarne, a szkoła jest monodyscyplinarna. Już setki lat, słuchajcie, wielcy dydaktycy nawiązują do tego, żeby szkoła była interdyscyplinarna. No i jest dalej monodyscyplinarna, dlatego my spróbowaliśmy wprowadzać interdyscyplinarność w takiej chyba najbardziej przyjaznej formie, jaką są zadania interdyscyplinarne. Dzisiaj dowiecie się, że zadania mogą być krótkie, takie, które się zrealizuje nawet kilka w ciągu jednej lekcji, a mogą być dłuższe, takie, które wymagają kilku lekcji, całego dnia albo kilku nawet dni. Wybór należy do nauczycieli i nauczycielek, jakim zadaniem zapragną się zajmować. To opowiemy sobie dzisiaj o tego typu zadaniach. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz i myślę, że to też wybrzmi w naszej dzisiejszej rozmowie, a mianowicie, żeby zadanie interdyscyplinarne wprowadzić w szkołach, musimy mieć dużą przychylność chociażby dyrekcji tejże szkoły, ponieważ wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, pewnego dobrego spojrzenia na zadania interdyscyplinarne i bez dyrektora czy dyrektorki no niewiele się da zrobić. Dlatego bardzo liczymy też na przychylność władz szkół, żeby nauczyciele i nauczycielki mogli z tymi zadaniami się zmierzyć. To tyle z mojej strony na razie o zadaniach, a zobaczymy, cóż praktycy na ten temat. I może zacznijmy od szkoły w Kamienicy. A ja tylko chcę coś wyjaśnić. Z Kamienicy mamy jedną osobę, ale nie sądźcie, że to jest jedna osoba. To jest jeszcze jedna osoba, która jest wirtualną osobą. I mam nadzieję, że zaraz Ania wytłumaczy, co ja mam na myśli. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak jak poprzedniczka moja wspomniała, ja przyjechałam ze szkoły w Kamienicy. Jest to mała szkoła w województwie opolskim, znajdująca się nieopodal Nysy. Ja uczę w szkole w Kamienicy biologii, przyrody i od tego roku też geografii, ale jestem też wychowawcą klasy trzeciej. Przystępując do projektu Szkoła dla Innowatora, no, mieliśmy wiele obaw, jak to będzie, z jakimi zadaniami będziemy się musieli zmierzyć, zastanawialiśmy się, wiedzieliśmy, że pewnie trzeba będzie wyjść ze swojej strefy komfortu, że trzeba będzie się otworzyć na nowe zadania, ale my jesteśmy grupą nauczycieli otwartych, chętnych na
zmiany, otwarci jesteśmy na rozwój. Tutaj poprzedniczka wspomniała, że jestem przedstawicielem sama, ale powinien tutaj się znaleźć kolega ze mną, z którym właśnie bardzo dużo zadań interdyscyplinarnych tworzyliśmy. A jest to nauczyciel matematyki, z którym od samego początku, od samego udziału w projekcie bardzo dobrze się dogadujemy i świetnie się rozumiemy, wspieramy się, współpracujemy ze sobą przy zadaniach interdyscyplinarnych. Każde zadanie, bo w zasadzie wszystkie, które robiliśmy w naszej szkole, są to krótkie zadania, które rozpoczynają się na samym początku lekcji i kończą po 45 minutach, więc są to bardzo krótkie zadania. Z racji naszych przedmiotów, które uczymy, no to za każdym razem łączyła się biologia z matematyką. No i można też powiedzieć, że przyroda też z matematyką się pojawiła podczas zadań interdyscyplinarnych. Chcieliśmy przez te zadania pokazać uczniom, jak ważne są oba te przedmioty. Chcieliśmy pokazać, że ta interdyscyplinarność występuje w życiu. Na każdym kroku możemy spotkać nawzajem występujące obok siebie albo współpracujące ze sobą te przedmioty. Układając zadania interdyscyplinarne, myśmy kierowali się możliwościami, jakie nasi uczniowie, jakimi dysponują nasi uczniowie, żeby te zadania były dla nich atrakcyjne, żeby oni byli w stanie je rozwiązać i żeby mieli satysfakcję z tego, że rozwiązując to zadanie mogą spotkać w życiu się właśnie z tym, że to rozwiązanie, które wyjdzie w danym zadaniu, może być na każdym kroku ich życia. I przykładem tutaj takiego zadania interdyscyplinarnego, to było chyba pierwsze zadanie, myśmy pierwsze zadanie zrobili zdalnie w klasie siódmej. Było to zadanie dotyczące wskaźnika masy ciała, czyli obliczaliśmy BMI. To był układ pokarmowy na biologii i kolega był obecny oczywiście, bo wszystkie lekcje, które my tworzymy i to są jako zadania interdyscyplinarne, to jesteśmy w dwójkę na tych lekcjach. Zarówno ja i Daniel pojawiamy się, więc możecie sobie Państwo pomyśleć, jaka była pierwsza reakcja uczniów. Jest biologia i wchodzi Pan z matematyki i zaświeciło się deka, a za chwilę pojawiło się zdjęcie, a co tu robi Pan z matematyki, przecież jest biologia. To było tylko takie pierwsze skojarzenie uczniów, bo później powiedziałabym, że byli bardzo zadowoleni z obecności matematyka, bo było im łatwiej obliczyć zadanie, które wspólnie przygotowaliśmy. Oczywiście oni dostali, to było w formie zdalnej, więc na Teamsie pracowaliśmy, zostali podzieleni na grupy, dostali karty do wykonywania zadań. Oczywiście to było poprzedzone układaniem piramidy zdrowego żywienia, żeby połączyć te dwa przedmioty i pokazać, jak to będzie wyglądało. Później do tego doszła umiejętność odczytywania na wykresie, prawda, bo jak już wyszedł nam wskaźnik, no to trzeba było w siatkę centylową gdzieś to odnieść do życia codziennego. U nas małe klasy rządzą się tym, że możemy zaraz na samym końcu lekcji podsumować i każdy uczeń ma możliwość wypowiedzenia się na temat tego, co było celem lekcji, a co mogę wziąć do siebie, jak mogę odnieść to do życia codziennego. Drugim ważnym, takim myślę fajnym zadaniem, które pokazaliśmy, stworzyliśmy konsylium lekarskie, gdzie weszliśmy ubrani w fartuchy lekarskie, rozdaliśmy uczniom zadania. Były to wymyślone przez nas wyniki badań krwi. Uczniowie mieli obliczać wielokrotność przekroczonej normy. Na podstawie tej normy uczniowie mieli powiedzieć, jaka może to być choroba. Oczywiście powiedzieliśmy, że
nie jest to tak w życiu, że badanie, jeżeli odczytamy i jakieś tam są nieścisłości, odległości od normy, to zaraz wskazuje na daną chorobę, żeby się nie przerażali, ale przybliżyli się do, chętnie wykonali to zadanie i diagnozowali te choroby. No na koniec było wiele ciekawych takich zdań, jeżeli chodzi o podsumowanie, byli bardzo zadowoleni, zauważyli, że nie ma biologii bez matematyki, ani biologii bez matematyki bez biologii, ani biologii bez matematyki. Też inne zadania interdyscyplinarne u nas w szkole dziewczyny robiły, był to język niemiecki z geografią, historia z językiem polskim, ale generalnie są to krótkie zadania w naszej szkole, które mają określony cel i na koniec lekcji jesteśmy w stanie podsumować, żeby uczniowie zaraz mogli się wypowiedzieć i powiedzieć, co sobie zabierają do siebie z tej lekcji, co to im daje. I myślę, że to, że my jesteśmy razem z innym nauczycielem drugiego przedmiotu, jest to bardzo ważne, bo uczniowie widzą naszą współpracę, nasze zaangażowanie i wiele się uczą od nas, bo widzą, że my dajemy serce, staramy się samodzielnie ułożyć to zadanie i no, spotkaliśmy się z wieloma miłymi opiniami na koniec lekcji. Także polecam, żeby takie zadania robić wspólnie i fajnie, jeżeli się pojawia dwójka nauczycieli, którzy tworzą to zadanie, bo ja się czuję lepiej, jeżeli mam wsparcie nauczyciela, z którym to tworzę, no i pewnie drugi nauczyciel czuje to samo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To kilka rzeczy ciekawych Ania powiedziała. Po pierwsze, że dwóch nauczycieli prowadzi lekcje, a tym bardziej jak kobieta z mężczyzną prowadzą lekcje, bo wtedy jest trochę jak w telewizji śniadaniowej. Kobieta z mężczyzną to zawsze jest dobry, myślę, duet w takim momencie i ciekawy dla dzieci. A też istotne jest to, że jest jakieś rozwiązanie zadania, to znaczy, że ktoś się tym rozwiązaniem interesuje, a tu widzimy, że się interesuje. I rzecz, na którą my dzisiaj myślę, że będziemy zwracać też uwagę też w innych szkołach, a mianowicie najlepsze zadania to nie są te, które my wymyśliliśmy z Michałem. Najlepsze zadania to są te, które nauczyciele sami dla siebie piszą. Dla swoich szkół, dla swoich uczniów, dla szkół, które się znajdują w takim, a nie innym regionie. I to jest chyba istotne. O tym będziemy jeszcze mówić. No to teraz, cóż w Rogolinie się dzieje? Marzena i Marta. Tak. Dzień dobry Państwu. Szkoła imienia Henryka Sienkiewicza w Rogolinie jest szkołą wiejską. Jest to powiat białobrzeski, województwo mazowieckie. Mamy 260 uczniów, 13 oddziałów, w tym przedszkolne i w sumie 32 nauczycieli. Do zadań interdyscyplinarnych podeszliśmy bardzo szybko, bo już we wrześniu 2020 roku pierwsze zadanie zaczęliśmy realizować. Nie objęliśmy tylko klasy siódmej zadaniem interdyscyplinarnym, tylko rozszerzyliśmy to na klasy 4-8. Ponieważ wybraliśmy wiązka współpraca do realizacji, stwierdziliśmy, że to jest dobra droga do tego, żeby tej współpracy szerzej w szkole zacząć uczyć. Tym bardziej, że mamy grupę dzieci, młodzieży aż z 11 wiosek. Dzieci, które często się po prostu ze sobą nie znają. No i właśnie to dobra droga do tego, żeby bardziej te więzi pomiędzy nimi zostały zacieśnione. Pierwsze zadania to były zadania dwugodzinne. Wybraliśmy sobie jeden poniedziałek, u nas to był poniedziałek, ostatni poniedziałek miesiąca i początkowo 10 nauczycieli, którzy w szkole dla innowatora biorą udział, oni prowadzili te zajęcia. Tu oczywiście pani dyrektor wraz z nami, bardzo przychylna, przyczynili się do tego, że plan, to była dużą pomocą dla nas. Plan mieliśmy tak ułożony, że nauczyciele właśnie z tego projektu mieli tak zwane
okienko właśnie w poniedziałki. W każdy poniedziałek mogliśmy się spotykać, ustalać, jakie zadania wybierzemy, kto z kim. Dobieraliśmy się początkowo w pary lub w trójki. Chodziło o to, żeby właśnie były to różnorodne przedmioty. Co miesiąc staraliśmy się wymieniać, żeby nie były stałe tandemy, tylko żeby była różnorodność. I te zajęcia były przed tym okienkiem, ten raz w miesiącu, także jak zrealizowaliśmy takie zajęcia, to jeszcze mieliśmy czas na podsumowanie i analizę. Podczas pracy zdalnej kontynuowaliśmy dalej te zadania, wychodziło nam to. Pracowaliśmy na aplikacji Teams, a więc uczniowie pracowali w zespołach i podzespołach. Troszeczkę było więcej tej części takiej indywidualnej, ale jeśli były to prace plastyczne czy prace techniczne, to na przykład pozwalaliśmy rodzeństwu, które w tym samym czasie było w domu, że mogli akurat wykonywać te prace razem. Później uczniowie przysyłali nam karty pracy, bo zadania opracowywaliśmy w poszczególnych krokach na kartach pracy, odsyłali do analizy lub zdjęcia robili tych zrobionych przez siebie prac. Trwało to cały rok ubiegły, ale od września tego roku szkolnego zmodyfikowaliśmy sobie pracę z zadaniami interdyscyplinarnymi, bo czuliśmy taką potrzebę po prostu. O tym opowie Marta. Dzień dobry. W tym roku szkolnym postanowiliśmy zmodyfikować zadania interdyscyplinarne. Z 2 godzin lekcyjnych wskoczyliśmy na 8 godzin lekcyjnych. W tym roku uczniowie realizują zadania interdyscyplinarne w ciągu całego dnia nauki. To była pierwsza zmiana, której dokonaliśmy. Cały czas myśleliśmy o tym, żeby dzięki zadaniom interdyscyplinarnym po pierwsze realizować treści z podstawy programowej, a po drugie cały czas rozwijać wiązkę kompetencji proinnowacyjnych, w jaką weszliśmy, i tą wiązką była współpraca. Oczywiście tak patrząc z perspektywy, my mamy takie wrażenie i mocno jesteśmy wręcz przekonani, że tak naprawdę rozwijaliśmy wszystkie kompetencje proinnowacyjne. Dodatkowo w tym roku szkolnym do realizacji zadań interdyscyplinarnych zaprosiliśmy wszystkie oddziały z naszej szkoły, w związku z czym zadania są realizowane zarówno przez oddziały edukacji wczesnoszkolnej, to jest tak jakby pierwsza duża grupa uczniów, którzy realizują te zadania, druga grupa to są uczniowie klas 4., 5. i 6. i trzecia grupa to są uczniowie klas 7. i 8. Nasi uczniowie są mieszani wiekowo, bo tak jak wspomniałam wcześniej, zależało nam na realizacji, na rozwijaniu wiązki współpraca. Dodatkowo kolejną zmianą w tym roku było to, że sami staliśmy się autorami naszych zadań. Tak jak Gosia tutaj wspomniała, mieliśmy takie poczucie, że wtedy te zadania najbardziej odpowiadają zarówno potrzebom naszych uczniów, jak i możliwościom szkoły. Skoro zaczęliśmy sami realizować zadania, sami byliśmy autorami zadań, na początku czuliśmy się troszeczkę niepewnie i tutaj z pomocą właśnie przyszli nasi trenerzy, czyli Małgosia Skóra i Michał Lisicki, którzy pokazali nam, w jaki sposób zadanie możemy ubrać w takie ramy merytoryczne. Ponieważ w naszej szkole już wcześniej wprowadziliśmy ocenianie kształtujące, bazowaliśmy też na rutynach myślenia krytycznego, te dwa elementy postanowiliśmy również włożyć w nasze zadania. Od Michała i od Małgosi dowiedzieliśmy się również, że każde zadanie powinno być zakończone produktem końcowym, ale również powinniśmy skupić się w dużej mierze na ewaluacji zadania. W ubiegłym roku szkolnym na ewaluację poświęcaliśmy mniej więcej 10-15 minut. W tym roku postanowiliśmy ten czas rozszerzyć nawet do 45 minut, tak żeby każdy uczeń, który realizuje zadanie, mógł się na jego temat wypowiedzieć. Mógł powiedzieć, co w tym zadaniu było dla niego dobre, co mu pomogło w nauce, w rozwijaniu poszczególnych kompetencji, co też w tym zadaniu można by zmienić, tak, żeby zadanie w przyszłości przynosiło lepsze efekty. My postanowiliśmy słuchać naszych uczniów, postanowiliśmy odpowiadać na ich głos, na ich potrzeby. Dodatkowo w tym roku szkolnym zrealizowaliśmy taki pomysł, gdzie poszczególni nauczyciele stają się opiekunami dnia
zadania interdyscyplinarnego, w związku z czym ci opiekunowie dzielą dzieci do mniejszych grup. To jest ich pierwsze zadanie. Drugie zadanie jest takie, że przydzielają poszczególnych opiekunów na poszczególnych jednostkach lekcyjnych, dodatkowo powielają karty pracy do poszczególnych zadań i na końcu rozsyłają za pomocą dziennika elektronicznego wiadomości do uczniów i do rodziców o tym, jakie materiały trzeba przynieść, żeby zadanie mogło być w pełni zrealizowane. I tak jak już tutaj Marzena powiedziała, po każdym zadaniu zrealizowanym staramy się wspólnie usiąść, my nauczyciele, i udzielić sobie takiej ustnej informacji zwrotnej, co w tym zadaniu nam zadziałało i co warto jeszcze w przyszłości zmienić. Dziękuję. Dziękujemy. To prawda, szkołę w Rogolinie znamy z Michałem i słuchajcie, też może być szkoła ćwiczeń dla tych, którzy chcą się nauczyć, układać zadania z treścią. Naprawdę u nich to działa jak w szwajcarskim zegarku. No a teraz szkoła w Łasku, która tak naprawdę zaczyna swoją przygodę z zadaniami interdyscyplinarnymi, a więc zobaczymy z perspektywy kogoś, kto dopiero zaczyna zabawę. Dzień dobry, tak, my jesteśmy szkołą z Łasku i tak jak Małgosiu powiedziałaś, dopiero zaczynamy tą swoją drogę. Nasza szkoła liczy około 600 uczniów, grono pedagogiczne to ponad 50 nauczycieli. Zadania interdyscyplinarne, które prowadziliśmy w naszej szkole, prowadziła je grupa nauczycieli, która zgłosiła się jako nauczyciele chętni do projektu Szkoła dla Innowatora. I w ramach, najpierw zaczęliśmy od prowadzenia tych zadań w zasadzie w ramach wiązek, które wybraliśmy i próbowaliśmy z nauczycielami związki te zadania prowadzić. Później to już się wymieszało. Prowadzimy je bardzo podobnie do jak szkoła w kamienicy, ponieważ nasze zadania trwają jedną bądź dwie godziny lekcyjne. Prowadzone są również wspólne przez nauczycieli, którzy je stworzyli. Oczywiście zaczynamy tworzenie zadania od... Najpierw próbujemy znaleźć jakiś temat, wokół którego się skupiamy. Potem każdy z nauczycieli, który będzie realizował to zadanie, szuka w podstawie programowej tych treści, które może do tego zadania, że tak powiem, włożyć, tych treści, które może zrealizować podczas realizacji tego zadania. I tak te zadania u nas powstają. Są one też krótkie. Marzymy o tym i myślę, że już tutaj też rozmawialiśmy o tym, żeby powstały takie zadania całodniowe, podobnie jak robi to Rogolin. Organizowane są też u nas lekcje koleżeńskie i na tych lekcjach koleżeńskich nauczyciele, którzy nie biorą udziału w projekcie, mogą również zobaczyć te krótkie zadania interdyscyplinarne przeprowadzane przez nauczycieli, którzy już te zadania tworzą. Myślę, że oddam głos Agnieszce. Witam Państwa. Ja tutaj chciałam powiedzieć, że mi odwagi do realizacji zadań, do pracy z zadaniami interdyscyplinarnymi dało szkolenie, w którym uczestniczyłam dzięki udziałowi w projekcie i które było właśnie prowadzone przez Gosię i Michała. Było to bardzo rzetelnie na temat i naprawdę dużo, dużo wiedzy zdobyłam, dlatego z większą odwagą przystąpiłam do realizacji tych zadań. Tak jak już tu koleżanka wspomniała, one są prowadzone na jednej lub dwóch jednostkach lekcyjnych. Nie są takie bardzo długie. Ja jeszcze tutaj chciałam nadmienić, że my się inspirujemy, znaczy naszą inspiracją są różne rzeczy. Moją inspiracją są też uczniowie moi, którzy wiedzę, ponieważ ja jestem nauczycielem matematyki i tą wiedzę matematyczną w czasie edukacji zdalnej, kiedy tak pracowaliśmy,
Mój jeden uczeń na czacie zaczął wypisywać zakodowane słowa, wykorzystując wiedzę z wyrażeń algebraicznych. I jak ja to zobaczyłam, to od razu mi zaświtał pomysł o przeprowadzeniu takiego zadania, takich zajęć, zadań interdyscyplinarnych o kodowaniu. Opowiedziałam najpierw o tym uczniom. Oni byli zafascynowani tym, że oni mogą być moją inspiracją, że ja obserwuję, słucham ich, że oni są dla mnie ważni. Zachęciłam, zaproponowałam współpracę też innym moim koleżankom. Zdawałoby się z tak odległych dziedzin, jak matematyka, znaczy ja jestem matematyczką, język polski, język niemiecki i stworzyłyśmy właśnie takie wspólnie zadanie interdyscyplinarne. Uważam, że dobrą przestrzenią było nauka zdalna wtedy, dlatego że nam było dużo łatwiej wspólnie przeprowadzić tego typu zadanie, gdzie uczestniczyliśmy wszyscy. Zaprosiliśmy też nasze trenerki, panią dyrektor do udziału w tym naszym zadaniu, więc to też było takie wydarzenie dla uczniów, gdzie też wspomniałam o tym, że inspiracją był ten uczeń i to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, bo oni to doceniają, że my też ich słuchamy. Co jeszcze jest takie bardzo ważne, że ci uczniowie w czasie realizacji tych zadań interdyscyplinarnych również rozwijają te kompetencje, które my sobie obraliśmy do pracy w czasie tego projektu, to znaczy zarządzanie czasem, bo ten czas był jakiś ograniczony, samodzielność myślenia, to jest właśnie ta wiązka, którą ja sobie wybrałam, no i taką ciekawość, tak? Bo oni też musieli przygotować prezentację, gdzie pokazali nam, gdzie to kodowanie wykorzystujemy, tak? W życiu praktycznym. Także no myślę, że jest to bardzo, bardzo ciekawa forma i dla nas, nauczycieli, i dla uczniów, ponieważ my też widzimy, jak ci uczniowie z wielkim zaangażowaniem i chęcią przystępują do tych zadań, z wielką ciekawością, muszą też rozdzielić pracę między sobą i to rozwija wiele, wiele kompetencji takich proinnowacyjnych u nich i naprawdę świetnie to wypada. Oni zresztą też w informacji zwrotnej powiedzieli, że takie zadania są dla nich dużo, dużo bardziej interesujące, ponieważ oni mogą zobaczyć, że życie nie takie na co dzień nie składa się z przedmiotów szkolnych, tak? Tylko oni muszą tą wiedzę, którą zdobędą, wykorzystać w praktyce. Oni to mają taką bazę, natomiast nie jest ona w życiu codziennym podzielona na przedmioty i tego uczą się w czasie również udziału w tych zadaniach. No i oczywiście jeszcze może tylko tutaj dodam, że najważniejszy jest też produkt końcowy, tak? Bo te zadania do tego prowadzą, gdzie uczniowie mogą się zawsze na koniec zaprezentować, jest na to czas, pokazać swoją pracę i my na ten temat też rozmawiamy, tak? Jak to było dla nich, jak oni się z tym czują i jak im się pracowało. Dziękuję. Dziękujemy. Ja powiedziałam, że Łask zaczyna, ale tak słuchając, to ja nie wiem, czy oni zaczynają, czy to już tak jakiś duży krok zrobili. Ale kilka razy żeście wspomniały, i to jest dosyć, myślę, że ciekawe, o roli nauczania zdalnego. Tak jakby nauczanie zdalne przyczyniło się, jakoś pomogło wam wdrażać zadania interdyscyplinarne. To co możecie na ten temat powiedzieć? Jaka była rola nauczania zdalnego? No szkoła dla innowatora wypadła w czasie nauczania zdalnego. Czy może tutaj chodzi o to, że łatwiej jest, jeżeli mamy plan w szkole lekcji i nie mamy godzin, które są przeznaczone na to, żeby nauczyciele byli razem na jednej lekcji, to łatwiej jest dać zadanie zadaniowe innej klasie i w tym czasie przyjść do drugiego nauczyciela na lekcji. Ale myśmy z Danielem mieli takie doświadczenie, że to samo zadanie przeprowadziliśmy w formie zdalnej i w formie stacjonarnej i mogę powiedzieć, że i zarówno jedna forma i druga sprawdziła się doskonale i
uczniowie potrafili się dostosować do danej sytuacji. Nie jestem w stanie powiedzieć, z której lekcji wzięli więcej, bo i tu był podział na grupy, i tu była współpraca, więc musieli też rozwiązywać problemy, więc te wiązki i przy zdalnym, i przy stacjonarnym nauczaniu były rozwijane. Ja, tak jak powiedziałam wcześniej, realizowaliśmy podczas nauczania zdalnego zadania, ale nie do końca jesteśmy tak zadowoleni z tego etapu, w tym sensie, że no, u nas dużo uczniowie mieli kłopoty, chociażby z tego złączem, z umiejętnościami informatycznymi, żeby później odesłać nam zdjęcia, czy chociażby te karty pracy, czy wydrukować coś w domu, kartę pracy, bo niektóre dzieci wydrukowywały i robiły zdjęcia i odsyłały. Także od części uczniów po prostu nie dostaliśmy później jak gdyby tego materiału do tej naszej ewaluacji, do podsumowania. I w tym roku, jak okres zdalnego nauczania przypadł, to akurat jedno zadanie mieliśmy wtedy do zrealizowania i wspólnie z uczniami doszliśmy do wniosku, że jednak wolimy, żeby stacjonarnie było to zadanie robione i przełożyliśmy go. Nie robiliśmy podczas nauki zdalnej, tylko po prostu jednego miesiąca zrobiliśmy dwa zadania. Na początku miesiąca i na końcu miesiąca przełożyliśmy po prostu to zadanie. No bo na takie trudności napotkaliśmy, ale tak jak tutaj Ania powiedziała, w stosunku do tych uczniów, którzy z nami współpracowali, mieliśmy poczucie, że realizujemy te zamierzenia, które sobie wtedy tam założyliśmy. Ja może tutaj jeszcze dodam, że tak jak moje przedmówczynie powiedziały, na pewno każda forma pracy ma swoje wady i zalety. Natomiast ponieważ nas ta sytuacja nauczania zdalnego zaskoczyła i musiałyśmy szybko sprostać sytuacji, my byłyśmy pełne zapału, uczyłyśmy się nowych technologii i dzięki temu u nas ta praca z tymi zadaniami interdyscyplinarnymi wyglądała tak, że my widziałyśmy te efekty, ponieważ potrafiłyśmy posługiwać się już tymi narzędziami, to my widziałyśmy na bieżąco efekty tej pracy. I to było super, bo my obserwowaliśmy we wszystkich grupach, jak oni pracują jednocześnie na monitorze, miałyśmy do tego wgląd, bo po prostu tak dobrałyśmy narzędzia, żeby to wszystko było widoczne. I tak, a w nauczaniu takim stacjonarnym, no to tutaj bym powiedziała, jest duża rola również dyrektora, no i wszystkich nas, żeby jednak zorganizować, ponieważ tak jak już tu koleżanka wspomniała, jesteśmy dużą szkołą, to nie jest to takie proste, co zrobić z dziećmi, tak, pozostałymi, których nauczyciele przyjdą do jednej klasy, więc no naprawdę jest to organizacyjnie większe przedsięwzięcie. Tak? To musi być już planowe, zaplanowane z góry, bo trudno to jest tak realizować w normalnym planie lekcji. To prawda, to co powiedziałam na samym początku i tutaj potwierdziła koleżanka, że realizacja zadań interdyscyplinarnych wymaga dobrego zorganizowania się, tak, i wszystkiego, co się dzieje wkoło, bo to nie jest takie proste. A słuchajcie, no na pewno zadania interdyscyplinarne są ważne. Jakie ważna jest interdyscyplinarność. My z Michałem tak od kilku lat się zajmujemy interdyscyplinarnością i sądzę, że żeśmy się bardzo dużo nauczyli przez ten czas. A czego wy się nauczyłyście, pracując z zadaniami interdyscyplinarnymi? No, Rogolin? Tak, może być znajomości. Dla nas praca z zadaniami interdyscyplinarnymi to przede wszystkim była nowość, szczególnie dla nauczycieli drugiego etapu edukacyjnego. Początkowo podchodziliśmy do tego tematu sceptycznie. Po prostu się go obawialiśmy. Okazało się też, że nie wszyscy, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, byli entuzjastycznie nastawieni do pracy metodą zadań interdyscyplinarnych. Natomiast im więcej ze sobą rozmawialiśmy, po prostu, rozmowa naszym zdaniem to klucz, ten czynnik ludzki, danie sobie czasu na przemyślenia, wzajemne słuchanie się, nie krytykowanie, dawanie sobie
czasu na oswojenie się ze zmianą, zaakceptowanie tego, że nie każdy w równym stopniu w tę zmianę wejdzie. To jest naprawdę bardzo duży czynnik wspomagający dany proces. Dodatkowo jako nauczyciele mogliśmy u uczniów tak naprawdę rozwijać szereg kompetencji, bo rozwijaliśmy zarówno kompetencje przyszłości, czyli kompetencje proinnowacyjne, ale również kompetencje miękkie i kompetencje kluczowe. Mieliśmy również okazję przyjrzeć się naszym uczniom z innej perspektywy. Zobaczyliśmy, jak nasi uczniowie działają i w jaki sposób się uczą od siebie poza podręcznikowo, bo według nas no, życie to nie jest podręcznik. Dużo wiedzy jest obok podręczników, jest poza podręcznikami. My też staraliśmy się, żeby nasi uczniowie nauczyli się korzystania ze wspólnej wiedzy, ale również z zasobów innych osób i z ich umiejętności, żeby nauczyli się również takiego budowania relacji, ale też wzajemnego zaufania i wzajemnej akceptacji. Dodatkowo również poznaliśmy naszych uczniów w takiej sytuacji, kiedy na przykład uważaliśmy, że na naszym przedmiocie uczeń nie jest aktywny, a okazało się, że podczas realizacji zadania interdyscyplinarnego, kiedy była wymagana umiejętność na przykład majsterkowania albo gotowania, ten uczeń się świetnie realizował. Także dla nas to były zdecydowanie takie plusy. Dziękuję. A ja muszę się zapytać, a grupy różnorodne wiekowo? No to słuchajcie, to jest wyzwanie dopiero, prowadzić jedno zadanie w tym samym czasie czwartoklasistom i szóstoklasistom. Tak więc, jak oni to robili? Tak, my podzieliliśmy uczniów na grupy 7-8 klasy i 4-6. No, tak jak wcześniej wspomniałam, ta duża różnorodność z wielu wsi pochodzące dzieci, ale również troszkę tam się nam rozwijała agresja w szkole. Uważaliśmy, że jak się uczniowie lepiej poznają, to też będzie to sprzyjające do tego, żeby ona się po prostu zmniejszyła. No i co obserwujemy, że tak, że rzeczywiście to miało właśnie swój dodatni plus, ale ktoś właśnie pomyśli, że to jest duża grupa. My jeszcze te grupy 4-6 podzieliliśmy w naszym przypadku na 3 grupy, więc każda grupa miała swojego opiekuna lub opiekunów i w trakcie zadań jeszcze dzieliliśmy te grupki na 4-5-osobowe takie zespoły zadaniowe. Pilnowaliśmy, żeby to były grupy właśnie wymieszane, klasy 4, 5 i 6. No uważaliśmy, że dla klasy 4 to przejście z tej edukacji wczesnoszkolnej w ten nowy tryb 4-6 też jest trudne. I taki jeden dzień w miesiącu takiej interdyscyplinarności to troszeczkę ich tak troszkę wyciszał, uspokajał, prawda, jeszcze czuli taką ciągłość szkoły, że to nie jest coś w ogóle całkowicie oderwanego od tego, co było wcześniej, tylko że to jest dalej kontynuacja nauki. Poza tym duża doza tolerancji wśród uczniów, wyłanianie się liderstwa, prawda, czyli podziały ról. Uczniowie, którzy kłopoty, trudności z nauką mieli, czuli się bezpieczniejsi, jeśli mieli wsparcie uczniów właśnie o większych możliwościach, a dbaliśmy o to, żeby te grupy właśnie takie były wymieszane, żeby nie było tej słabszej grupy czy mocniejszej. Także dało nam się to zrealizować. No u nas jest taka liczebność, może to też jest ważne, nie wiem, klasy czwarta jest pojedynczą, 25 uczniów, piąta też 25 uczniów, natomiast szóstą mieliśmy bardzo nieliczną, 7 uczniów tylko i to też dla nas była motywacja do tego, żeby tak poprowadzić te zajęcia, żeby ta klasa jak gdyby wyszła ze swojego kręgu, żeby również adoptowała się z innymi w szkole. Dzięki. Naprawdę warto zobaczyć, jak się pracuje, szczególnie mówię z tą grupą różnorodną wiekowo. Aniu, a czego ty się nauczyłaś? Ja myślę, że już tutaj to wybrzmiało, ale jeżeli chodzi o zadania interdyscyplinarne, to tutaj bardzo dobrze budują relacje zarówno nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel-uczeń i uczeń-uczeń. No, my jesteśmy przykładem jako nauczyciele dla uczniów, gdzie my współdziałamy, współpracujemy, tworzymy coś dla nich, otwieramy serce,
pokazujemy się z tej dobrej strony, że chcemy dla nich jak najlepiej. Oni widzą nasze zaangażowanie, nasze działanie i w ten sposób też starają się działać podczas rozwiązywania zadań interdyscyplinarnych. Także ja bym tutaj podkreśliła 3 razy słowo relacje, że budują bardzo zadania interdyscyplinarne relacje. Tak, słuchajcie, ja kiedyś na jakimś webinarze CEOS-kim usłyszałam od którejś z wykładowczyń takie bardzo mądre zdanie, czy mądre zdanie na pewno, że w czasach, kiedy my chodziliśmy do szkoły, ja, Michał, myślę, że większość państwa, nie pamiętamy, żebyśmy w szkole współpracowali z sobą. Pamiętacie jakąś pracę w parach, w grupach? To były czasy, kiedy się tego nie robiło i po prostu my tego nie potrafimy też robić. A więc jak mamy tu 2 współpracujących z sobą nauczycieli, to tylko trzeba przyklasnąć temu. To jest trudna sztuka. No, a dziewczyny z łasku? Ja powiem tak, że my nauczyliśmy się swoich uczniów. To, co już też tutaj wcześniej zostało powiedziane, że my odkryliśmy to, że uczniowie, którzy nie radzą sobie na danym przedmiocie, są świetni, są po prostu mistrzami w innych umiejętnościach, które posiadają, a kiedy prowadzimy lekcje na przykład tylko z matematyki, czy tylko z polskiego, czy z innego przedmiotu, to patrzymy na nich, na ich możliwości właśnie pod kątem naszego przedmiotu i nie mamy możliwości poznania ich, jak oni funkcjonują tak, w innych dziedzinach. I to nam na pewno znacznie to ułatwiło. Dla nas jeszcze było takie, też się tego nauczyliśmy, że bardzo ważne jest, kiedy dzielimy uczniów na grupy, żeby była równowaga płci, czyli żeby było w miarę możliwości porówno chłopców i dziewczynek. Naprawdę to działa. Ja to już w praktyce przećwiczyłam. No i tutaj, co też już w sumie koleżanki powiedziały, to są te relacje i umiejętność działania w zespole. Tak, to jest naprawdę bardzo, bardzo istotne. Również uczniowie nabrali takiej odwagi. Jeżeli potrzebują o coś zapytać, to nie jest dla nich problemem. Po prostu pytają, tak? I te relacje właśnie między nami, nauczycielami, a nimi, one się polepszyły, a ten dystans się zdecydowanie między nami zmniejszył. Dzięki. No myślę, że ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że właśnie to spojrzenie nauczyciela nie przez pryzmat swojego przedmiotu na ucznia, to jest bardzo istotne, że właśnie zauważamy te mocne strony, że co prawda na przykład no on jest słaby z matematyki u mnie, ale świetnie radzi sobie z językiem polskim, więc myślę, że to dla mnie jest najważniejsze i ja to zabieram dla siebie. Tak, w ogóle konstruowanie zadań interdyscyplinarnych to jest taka, myślę, że dobra szkoła dla samych nauczycieli, nauczycielek. Znaczy można się dużo nauczyć umiejętności, które studia nie dają, tak? A więc to myślę, że dobra forma takiego doskonalenia zawodowego. A powiedzcie, gdybyście miały dać jakieś takie wskazówki ze swojego doświadczenia osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę. No, wysłuchały, obejrzały nasze spotkanie i sobie pomyśleli, chcę też, to co wy im poradzicie? Może ja pierwsza. Na pewno musi być bardzo duża przychylność dyrekcji. Trzeba również zadbać, żeby grono pedagogiczne było przygotowane na to, co może ich czekać. A mianowicie, żeby wiedzieli, że jest to czasochłonna praca, że jest to systematyczny już obowiązek, stały już, który wprowadzimy, który trzeba będzie wprowadzić do swojego grafiku pracy. My już wiemy po 2 latach prawie pracy, że no przychodzą dni, że po prostu się musimy skrzyknąć, siadamy, piszemy zadania interdyscyplinarne, następne osoby, bo dzielimy się, następne osoby zajmują się kserowaniem, informowaniem uczniów, dopilnowywaniem grup, przygotowywaniem sal do realizacji. Później wiemy, że musi być czas na ewaluację, na podsumowanie. Także już to jest, robimy bez jakiegoś takiego przymusu, ale to jest stały obowiązek.
Trzeba również wiedzieć, że nie wszyscy nauczyciele wejdą w to może tak entuzjastycznie, że trzeba będzie poczekać, dać im czas, cierpliwość, żeby oni się jak gdyby przekonali do tego, bo my widzimy te plusy naprawdę tej pracy. Również trzeba dać taką cierpliwość dla uczniów. Nie wszyscy też uczniowie są od razu entuzjastycznie do tego nastawieni. Niektórzy nie lubią pracować w zespole, są indywidualistami i muszą się tego również uczyć. Niektórzy troszkę wolniej, inni szybciej. Również trzeba pamiętać, że troszkę trzeba zadbać o zaplecze. Czyli na początku, jak będą zadania robione, to bardzo często jest tak, że uczniowie zapominają. Tak jak normalnie do szkoły, jak przychodzą. Proszę pani, jestem nieprzygotowany. I musi to wszystko przygotować nauczyciel, mieć przygotowane, że w razie czego siadamy, robimy zadania. No tak na chwilę obecną takie trudności mi się przypominają i ewentualnie wskazówki do tego, żeby to ruszyło. To co ciekawego powiedziałaś, to jest czas, tak? To zadania interdyscyplinarne nie da się ani napisać szybko, ani zrealizować szybko i ten czas trzeba po prostu gdzieś znaleźć i dobre chęci też. Czy ja mogę jeszcze dodać? Oczywiście. Tak mi przyszło do głowy, jak tej Marzenka się wypowiadała, że te szkoły, które chciałyby wprowadzić u siebie zadania interdyscyplinarne, a nie mają jeszcze pomysłu na treść tych zadań, nam tutaj na początku tej ścieżki bardzo pomógł Bank Zadań Interdyscyplinarnych, które otrzymaliśmy od Zespołu Szkoły dla Innowatora. My te zadania od razu zaczęliśmy modyfikować tak, żeby one spełniały, były odpowiedzią na potrzeby naszych uczniów, na potrzeby na nauczycieli. Także myślę, że to jest pierwszy dobry krok. No i tak jak już wspomniałam wcześniej, później szkolenie, które odbyliśmy z Małgosią i z Michałem, czyli ubranie zadania w takie ramy, gdzie wiemy już, że zawsze musi się pojawić temat dnia, czyli zagadnienie dnia. Zawsze dajemy uczniom pytanie kluczowe, pojawiają się cele do poszczególnych zadań oraz kryteria sukcesu. Wypisujemy uczniom, jakie środki będą wykorzystane w realizacji danego zadania, plus zawsze wszyscy razem ewaluujemy to zadanie. Myślę, że to są takie bezpieczne ramy, których możemy się trzymać. To już może podbudować naszą pewność, jeżeli chodzi o wprowadzanie zadań interdyscyplinarnych. I też myślę o takim drugim czynniku, o przygotowaniu ucznia do startu w dorosłe życie. My po tych 2 latach pracy z zadaniami interdyscyplinarnymi mamy takie przekonanie, że absolwent naszej szkoły to uczeń, który jest przygotowany po pierwsze do dorosłego życia, a po drugie jest przygotowany do potrzeb zmieniającego się nowoczesnego rynku pracy. To jest dla nas bardzo ważne. Chcemy, żeby nasz uczeń potrafił współpracować, ale również żeby był samodzielny, a jednocześnie odpowiedzialny za swoje decyzje, za swoje wybory. Tak, zadania interdyscyplinarne na pewno uczą, wprowadzają świat, który jest interdyscyplinarny. Aniu? Ja tutaj się zgodzę, bo bardzo ważna jest rola dyrektora i przychylność. Tak jak no ja wspomniałam, my jesteśmy z małej szkółki, więc my mamy 8 nauczycieli na pełnym etacie, a drugie tyle z doskoku do nas przyjeżdża, więc my musimy tak się wygimnastykować, jadąc gdziekolwiek na szkolenie albo łącząc się, żeby ktoś zajął się tą drugą klasą. Więc przychylność tutaj dyrekcji i spojrzenie takim łaskawym okiem na to, że no my chcemy razem i my musimy, ale na co ja bym chciała zwrócić uwagę, żeby się odważyć i spróbować pisać krótkie zadania samodzielnie. Wiem, że nie jest to czasami łatwe, ale też starajmy się na siłę nie tworzyć zadań, żeby wrzucać wiele przedmiotów, bo to nie o to w tym chodzi, że o popatrz, weźmiemy pana z WF-u, to jeszcze tutaj wrzucimy WF, wrzucimy inne przedmioty i będzie fajnie. To nie chodzi o to, żeby te zadania były przeładowane i sztucznie robione. Zacznijmy od takich prostych, krótkich zadań, a jeżeli nam wyjdzie jedno zadanie, drugie, to później będziemy sami już szukali, tak jest w naszym przypadku. Jeżeli my skończymy jedno zadanie z Danielem, to za chwilę już myślimy, co by tutaj następnego zrobić, bo my się opieramy w zadaniach, patrzymy na moją biologię i patrzymy na jego matematykę i w ten sposób tworzymy coś wspólnego, żeby to szło razem z podstawą programową od razu. Także to daje motywacji nam, nauczycielom, jeżeli widzimy uśmiech i radość
dojrzałość uczniów i wiemy, że to ma przełożenie na życie codzienne. Także naprawdę głowa do góry i można próbować od takich malutkich zadań i będzie to i dla nauczyciela wielka satysfakcja i dla ucznia. A czy myślałaś, Aniu, o zmianie partnera do zadań? Nie ma go, bo już mówić. A wyszedł Daniel. Oczywiście, też na szkoleniu, jak mieliśmy właśnie z zadań interdyscyplinarnych, to byłam z koleżanką z języka polskiego i to zadanie, które tam wytworzyłyśmy w trakcie tego panelu 10-minutowego, mamy zamiar w maju zrealizować. Będzie to w klasie 5. Pamiętasz, Małgosiu, to nasze zadanie o drzewach i o opisie, porównaniu siebie do drzewa. Także Daniel nie będzie zły, mam nadzieję, ale z nim też zrobię jeszcze wiele zadań. Super. W każdym razie tak, zadanie interdyscyplinarne nie wymaga wprowadzenia wielu przedmiotów i najczęstszym błędem, w jaki się wpada, pisząc zadanie, to to, że się na siłę integruje, a to nie polega na tym, żeby na siłę. Wszystko musi mieć swój sens. Chciałaś coś dodać? Tak, chciałabym dla uspokojenia, bo bardzo często słyszymy, jak nauczyciele mówią, a co z podstawą programową, prawda? Bo robimy na przykład zadanie o jakieś tam z zimą związane, a ja tam robię coś innego w ogóle u siebie na swoim przedmiocie. Otóż można sobie z tym poradzić. Ja sama na moim własnym przykładzie we wrześniu robiliśmy zadanie z ochroną środowiska, z segregacją śmieci i tak dalej. Przełożyłam cały dział, uczę biologii, przełożyłam cały dział z końca roku szkolnego na początek, na wrzesień, żeby te treści się zmieściły w tym. Ale pomyślałam sobie, że nie byłoby też straty żadnej, gdyby były to te zadania interdyscyplinarne w trakcie innego działu, a później realizując ten dział wrócić i przypomnieć, utrwalić. A pamiętacie, jak wtedy i wtedy to robiliśmy to i to. I to takie dla pamięci dobre wzmocnienie byłoby. Tak, super. A pedagogzki z łasku, cóż doradzą? Ja chciałabym doradzić, żeby mieć odwagę, żeby zacząć na miarę własnych możliwości, małymi kroczkami, bo jak nie spróbujemy, no to nie będziemy wiedzieli, czy nam się uda, czy nam się to spodoba i czy damy radę. Też uważam, że warto spróbować pisać samemu te zadania, ewentualnie wzorować się może troszeczkę na innych, dlatego że zadania pisane przez nas samych są skrojone na miarę naszych możliwości i możliwości naszych uczniów. I na przykład dla mnie jest to bardzo ważne, bo nie zawsze te gotowe zadania, które są perfekcyjnie przygotowane pod względem merytorycznym, jesteśmy w stanie do końca, no nie wiem, do końca je czujemy. Ja dużo działam tak intuicyjnie, dużo pomysłów przychodzi mi w różnych jakichś tam sytuacjach, wsłuchuję się też w uczniów i znaleźć gotowe zadanie, które spełni te wszystkie moje warunki, które chciałabym w nim zawrzeć, jest trudne. Trudne też jest pisanie tych zadań, natomiast myślę, że warto spróbować i zachęcam do tego. Tak, intuicja nauczycielska czy myślenie, które mu się śpieszy, to bardzo ważny czynnik. Ja może ze swojej strony chciałam dodać, że zaczynając przygodę z zadaniami interdyscyplinarnymi, myślę, że ważne jest tu, czego przykładem jest koleżanka obok, partner czy też partnerka do tych pierwszych zadań, ponieważ jeżeli tworzymy je z kolegą bądź koleżanką, z którymi czujemy się dobrze, którzy są dla nas wsparciem, to myślę, że to znacznie ułatwia nam tworzenie tych pierwszych kroków. Dziękuję. To może ja jeszcze dodam, a propos partnerów do współpracy. My w pierwszym roku realizacji zadań założyliśmy sobie, że każdy będzie współpracował z każdym. I co miesiąc wymienialiśmy się, tak jak na początku myśleliśmy, że między danymi nauczycielami nie ma w ogóle żadnego pola do współpracy, a czasami nawet chęci, to okazywało się, że można na przykład połączyć język polski z WF-em, techniką i językiem angielskim i efekty były naprawdę oszłamiające. Co też jeszcze zauważyliśmy, to dla naszych uczniów takie najbardziej angażujące emocjonalnie były te zadania, które dotykały życia codziennego i środowiska uczniowskiego, środowiska lokalnego. Na przykład pod koniec października, kiedy to Jędrzej z Małgosią gościli w naszej szkole, nasi uczniowie jako produkt końcowy przygotowywali wiązanki
na pomniki osób, które były zasłużone dla gminy Radzanów i później w trakcie reewaluacji rozmowy z uczniami na temat tego zadania okazało się, że to zadanie było bardzo angażujące. Po pierwsze było manualne, a po drugie właśnie dotyczyło takiej normalnej codzienności. Dotyczyło osób, o których uczniowie już gdzieś słyszeli. Dodatkowo też myślę, że dla nas wszystkich była to bardzo dobra lekcja historii na żywo. Tak, widzicie, przerwać im nie można. Dzięki. Zadania interdyscyplinarne to jest bardzo wdzięczny temat, ale też bardzo trudny temat. My wszystkich bardzo zachęcamy do zmierzenia się z zadaniami. W ramach Szkoły dla Innowatora powstał poradnik, który z Michałem napisałam. Tam się znajduje wiele, myślę, że praktycznych wskazówek, jak pisać zadania interdyscyplinarne. Jest zbiór kilkudziesięciu napisanych zadań interdyscyplinarnych, są artykuły, a więc zapraszamy, zachęcamy. Chętnie też będziemy wasze zadania czytać. My bardzo z Michałem lubimy czytać zadania, a więc przesyłajcie. Bardzo dzisiaj dziękuję Agnieszce, Monice, Marzenie, Marcie i Ani i życzę wam następnego roku szkolnego zadaniami interdyscyplinarnymi. Dziękujemy bardzo.